Zrozum, tak naprawdę twój Piotruś jest super jako przyjaciel, ale jako facet średnio mnie interesuje. On jest jakiś taki... Sztywny? O! Dokładnie, miałam to na końcu języka. No, bardzo wam dziękuję. Ale spokojnie, nie przejmuj się. W waszej relacji to świetnie funkcjonuje. Ty jesteś spiritus movens, a on służy za tło. I jest w porządku. Spiritus, co? Ja to potrzebuję takiego prawdziwego faceta. Takiego faceta z biglem, jak na przykład Budzyński. A, spróbuj go ruszyć. No, to próbowałam, nic z tego. Wychodzi na to, że zostaje mi tylko Adaś Werner. Z tego to sobie bierz od ręki. No, żeby to było takie proste. Wino się skończyło. W kuchni mam jeszcze jedną butelkę. Siedź, ja przyniosę. Chodź, idziemy po wino. No chodź. Najgorsze jest to, że zegar biologiczny tyka nieubłaganie. Ja mam co? 2-3 lata, żeby mieć dziecko. To ty tak wszystko sobie planujesz? Tak, bardzo precyzyjnie. Mam to wszystko zanotowane w terminarzu. Dziewczyno, tak się nie da żyć. Nie, to chore. Musisz wrzucić na luz, nie wiem, no to trochę spontaniczności, bo właśnie może wtedy przyjdzie do ciebie ta prawdziwa miłość. Wiesz co, ty jednak jesteś strasznie naiwna. Kinia, nie obraź się, ale taka jest prawda.